Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że przyszliście na mój wykład. Ja nazywam się Paweł Gora. Jestem naukowcem, nauczycielem akademickim tu na Wydziale MIM-ów, Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Działam również właśnie w obszarze informatyki kwantowej, również poza uniwersytetem. Jestem fundatorem, prezesem Fundacji Quantum AI, która zajmuje się wspieraniem czy budowaniem polskiego i tak naprawdę to światowego systemu, ekosystemu informatyki kwantowej poprzez organizację meetupów, wykładów, warsztatów, konkursów, hackathonów, konferencji. Podobne cele realizujemy w ramach takiej międzynarodowej inicjatywy QWORTH, w której jestem członkiem zarządu i jestem też koordynatorem polskiego oddziału QWORTH, czyli QPoland. No i faktycznie o tej informatyce kwantowej będę Wam dzisiaj opowiadał. Na początek postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym jest informatyka kwantowa. To zajmie nam pewnie większą część wykładu. Postaram się też opowiedzieć o przykładowych algorytmach, przykładowych zastosowaniach informatyki kwantowej, o aktualnym stanie, perspektywach rozwoju. No i na koniec pokażę przykłady programów kwantowych, czy kodu właściwie samego, który może być potem uruchamiany na komputerze kwantowym rzeczywistym albo na symulatorze komputera kwantowego. Odpowiadając na pytanie, czym jest informatyka kwantowa, w takim dużym, chyba największym skrócie mogę powiedzieć przetwarzanie informacji korzystając z praw mechaniki kwantowej. No i a czym dokładnie, w jaki sposób możemy te informacje przetwarzać korzystając z praw mechaniki kwantowej, to na to pytanie będę chciał odpowiedzieć właśnie w trakcie wykładu. No i mamy tutaj w tym pierwszym zdaniu już hasło mechanika kwantowa, więc już wyjaśnienie, czym jest mechanika kwantowa, to już jest właściwie zadanie na cały semestralny kurs pewnie uniwersytecki na Wydziale Fizyki tu naprzeciwko, po drugiej stronie Pastera. No ale spróbujemy opowiedzieć o rzeczach, które są istotne mechanice kwantowej z punktu widzenia informatyki kwantowej, bo jak się okaże, tak naprawdę nie trzeba wcale znać jakoś bardzo dobrze fizyki czy mechaniki kwantowej, chociaż oczywiście to się bardzo przydaje w życiu, aby tworzyć jakieś kwantowe algorytmy czy kwantowe programy. Tutaj zdecydowanie bardziej przydaje się aparat matematyczny, umiejętności programowania. No więc czym w ogóle jest ta informatyka kwantowa? Już teraz trochę dokładniej. Tu w haśle mechanika kwantowa pojawiło się magiczne słowo kwant, więc cytując tutaj Wikipedię, czym jest ten kwant? To kwant to jest najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu. Na przykład może być kwant energii. W mechanice klasycznej wielkości fizyczne mogą przyjmować i zmieniać się o dowolne wartości, ale w mikroukładach, czyli w takiej skali mikro, jak na przykład atom, elektron w atomie, niektóre wielkości mogą przyjmować tylko określone wartości, a więc mogą one zmieniać się tylko też o jakąś określoną wielkość. No i tak określone porcje, o które mogą zmieniać się wielkości tu naszych jakichś parametrów fizycznych, nazywane są właśnie kwantami. No i w ogóle to pojęcie kwantu, czy zapoczątek mechaniki kwantowej, uznaje się sformułowanie postulatu Maxa Plancka gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Ten postulat z grubsza mówi, że elektromagnetyczna energia może być emitowana tylko w kwantowej formie. Mamy tą energię elektromagnetyczną. Ta energia, jak widzimy, zależy od stałej Plancka, od częstotliwości fotonu czy fali elektromagnetycznej i możemy mieć jakąś wielokrotność, tak? Tutaj przemnożenia stałej Plancka przez częstotliwość fotonu, fali elektromagnetycznej, to musi być już jakaś liczba naturalna. Więc widać, że te wartości energii elektromagnetycznej nie mogą być zupełnie dowolne. Tak? W momencie, kiedy mamy ustaloną częstotliwość fotonu, stała Plancka jest stała, to już ta energia może przyjmować tylko określone wielkości. No więc może mieć to pewne konsekwencje i okazuje się, że w tym świecie kwantowym obliczenia mogą wyglądać trochę inaczej niż w świecie klasycznym i może mieć to istotne konsekwencje. No bo kiedy myślimy o programach komputerowych, oczywiście możemy myśleć o algorytmach. Ważne jest, żeby być w stanie projektować jakieś nowe algorytmy rozwiązujące dane problemy. No możemy dowodzić poprawność algorytmów, jak być może wiecie z informatyki, czy szacować złożoność obliczeniową algorytmów, ile kroków trzeba wykonać, żeby algorytm zrealizował dane zadanie. No ale na koniec ten algorytm chcemy zaimplementować,
i uruchomić na jakimś rzeczywistym komputerze. No i ten rzeczywisty komputer już podlega prawom fizyki, więc w szczególności również prawom mechaniki kwantowej. No i może mieć to pewne konsekwencje. No, jeden z przykładów tego, jak fizyka może oddziaływać na obliczenia, czy jaki może mieć wpływ na obliczenia, to jest zasada Landauera, która z grubsza mówi, że wykonanie nieodwracalnej operacji, tak jak wymazanie jednego bitu informacji, wymaga już pewnej minimalnej energii zależnej tu od temperatury otoczenia i od stałej Boltzmana, która akurat jest, ma też jakąś określoną wartość. Więc nie możemy wykonywać obliczeń zupełnie za darmo, zupełnie dowolnie małym kosztem, jaki sobie możemy wymyśleć. Są pewne fizyczne ograniczenia. No dobrze. No i teraz jak bardzo możemy się w ogóle zbliżać do tych fizycznych ograniczeń? Jak bardzo małą energię możemy na przykład potrzebować, albo jak małe mogą być części komputerów, na których wykonujemy obliczenia? Osoby, które interesują się historią informatyki, pewnie kojarzą, że gdzieś w początkach informatyki, w początkach komputerów, gdzieś w latach 40., 50. XX wieku komputery to były jakieś olbrzymie szafy zajmujące całe pomieszczenia, takie jak ta nasza sala na przykład. No ale zaobserwowano już pewną miniaturyzację z czasem. To znaczy zaobserwowano, że faktycznie te elementy komputerów mogą być potencjalnie mniejsze. I Richard Feynman, znany fizyk, laureat Nagrody Nobla, też w latach 60. XX wieku stwierdził, że właściwie to nie widzi niczego w prawach fizyki, co by miało zabraniać tego, aby elementy komputerów były dużo mniejsze niż są w tamtych czasach, tak? Czy niż były w tamtych czasach. No i może mieć to pewne zalety. I tak jak wspomniałem, obserwowano faktycznie tą miniaturyzację. I Gordon Moore, również gdzieś w latach 60. XX wieku zaobserwował taką prawidłowość, że liczba tranzystorów w optymalnych układach scalonych podwaja się mniej więcej co 2 lata. Na początku to było trochę szybciej, mniej więcej raz na 1,5 roku, teraz już jest trochę wolniej, raz na 2,5 roku, ale cały czas możemy obserwować ten trend i został ten trend nazwany prawem Moore'a. Obserwacja właściwie została nazwana prawem Moore'a. No i te przewidywania okazały się być dokładne przez kilka dekad i były używane w przemyśle półprzewodnikowym do planowania prac badawczo-rozwojowych, ale sam Gordon Moore w 2015 roku stwierdził, że no właściwie to wydaje mu się, że prawo Moore'a będzie umierało w ciągu najbliższej dekady. Czyli już gdzieś zbliżamy się do tego momentu. Firma Intel produkująca procesory też zauważyła w tym samym roku, w 2015 roku, że właśnie to tempo postępu spadło. To podwajanie się gęstości tranzystorów już jest nie raz na 2 lata, tylko mniej więcej raz na 2,5 roku. No i teraz jest pytanie, czy ten trend może być kontynuowany w nieskończoność. Więc skoro wiemy o zasadzie Landauera, wiemy, że mogą być pewne fizyczne ograniczenia na nasze obliczenia, na nasze komputery, to spodziewamy się, że pewnie mogą być też jakieś ograniczenia prawa Moore'a. No i okazuje się, że jeśli ten trend miałby być kontynuowany jeszcze przez następne 15-20 lat, to w okolicach 2035-2040 roku dojdziemy już do takiego stanu, w którym rozmiar pojedynczego tranzystora to musiałby być rozmiar pojedynczego atomu. Czyli faktycznie te tranzystory to już musiałby być rozmiar atomowy, więc bardzo, bardzo mała skala. A tak naprawdę już wcześniej, czy już właściwie od kilkunastu lat przynajmniej, już są właściwie trudności z zwiększaniem tej gęstości, przyspieszaniem procesorów. Proszę. A między innymi przez temperaturę, z uwagi na to, że przy większej miniaturyzacji nie ma tak naprawdę możliwości, jeżeli chodzi o przewodniki, które byłyby w stanie oddawać tą temperaturę na zewnątrz. Super. Okej, okay, to jest jeden z powodów. Inny powód to to, że właśnie w takiej skali atomowej już troszkę właśnie inaczej działają prawa fizyki. Tak? Już nie mamy takiej mechaniki klasycznej, gdzie wydaje się, że właściwie wszystko jest zdeterminowane, że jesteśmy w stanie całą dynamikę opisywać przy pomocy jakichś deterministycznych reguł, ale zaczynajmy właśnie już mieć do czynienia z mechaniką kwantową, w której już pewne operacje czy pewne działania mogą być po prostu niedeterministyczne. No i czy teraz w takiej skali atomowej możemy wykonywać obliczenia? Więc ten sam Richard Feynman, o którym wspominałem, w latach 80. stwierdził, że właściwie możemy sobie wyobrazić takie urządzenie obliczeniowe, komputer,
w którym liczby czy bity są reprezentowane na atomach, w jakimś rzędzie atomów, tak? Które mogą być w jednym z dwóch stanów. To mogą być jakieś spiny atomów, jak może kojarzycie z fizyki, z chemii, możemy mieć jakieś spiny. I może dziać się pewna magia kwantowa, czyli ten nasz układ kwantowy, układ atomów może ewoluować, czyli jego Hamiltonian dokładnie, czyli Hamiltonian, czy taka powiedzmy funkcja, która danego stanu kwantowego przypisuje jego energię, tak możecie o tym myśleć na potrzeby tego wykładu. I gdzieś ten układ zacznie ewoluować zgodnie z funkcją falową w zrównaniu Schrödingera. No i gdzieś te nasze stany atomowe, jedynki, zera, też ewoluują zgodnie z prawami mechaniki kwantowej. No i na koniec nad tym naszym rzędzie atomów możemy wykonać pomiar, odczytamy zera lub jedynki, czyli zera lub jedynki interpretowane na przykład jako te spiny. I to możemy odczytać, tak? Ciąg zer jedynek, które zinterpretujemy jako pewna odpowiedź, pewien wynik obliczeń. No i tu Feynman stwierdził, że już nic nie może być mniejsze, bardziej eleganckie, nie ma strat, nie ma uśredniania, nie ma niepewności, no ale pytanie, czy możemy to zrobić. Więc skoro spotykamy się dziś i opowiadamy o informatyce kwantowej, to pewnie możecie się domyśleć, że odpowiedź jest twierdząca. Potrafimy już budować pewne procesory kwantowe. Tu jest przykład, procesor kwantowy stworzony przez firmę Google, nazywa się Bricilcon. Po lewej stronie jego fizyczne zdjęcie, po prawej stronie schemat połączeń pomiędzy kubitami. X to jest kubit w tym procesorze kwantowym i teraz pojawiło się magiczne słowo kubit. Więc czym są te kubity? Jak pewnie wiecie, w komputerach klasycznych mamy bity i bramki logiczne. Tak? Bity są podstawowymi nośnikami informacji, mogą mieć stan 0 lub 1. No i możemy mieć jakieś bramki logiczne, takie jak AND, OR, NOT. Tak? Te bramki logiczne mogą przyjmować na wejściu jakiś bit informacji, 0 lub 1, czy na przykład bramka AND może mieć 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 i w zależności od tego mamy jakąś tablicę tutaj tej operacji logicznej, bramka może nam policzyć jakiś wynik obliczeń, tak? Jeśli mamy bramkę AND, żeby wynikiem była 1, na wejściu musielibyśmy mieć dwie jedynki. Jeśli przynajmniej jedno wejście to byłoby 0, to wynikiem byłoby 0 w przypadku bramki AND. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych mamy kubity i bramki kwantowe. No i teraz jaka jest różnica? No w przypadku komputerów klasycznych i bitów mówiłem o tym właśnie, że bit może mieć stan, który jest elementem ze zbioru 0,1, albo to jest jedynka interpretowana też jako logiczna prawda, albo 0 interpretowana jako logiczny fałsz. Więc matematycznie to jest coś bardzo prostego, element ze zbioru 0,1. W przypadku kubitu stan może być tak zwaną superpozycją stanów 0 i 1. No i już matematycznie jest to coś dużo bardziej skomplikowanego, bo żeby być tak zupełnie poprawnym matematycznie, to trzeba byłoby powiedzieć, że ten kubit, ta superpozycja, to że stan kubitu to jest dowolny wektor jednostkowy w dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta nad ciałem liczb zespolonych. Więc mamy tu jakieś przestrzenie Hilberta, o których pewnie nie słyszeliście, albo niewiele osób na sali pewnie słyszało, do tego jeszcze dwuwymiarowe. Nad jakimś ciałem, to też co to jest to ciało, to pewnie dopiero na studiach być może część osób się dowie, czym matematycznie jest ciało. No i są jeszcze jakieś liczby zespolone. To być może część osób o liczbach zespolonych słyszała wcześniej. Kto słyszał o liczbach zespolonych? Ręka do góry. W sensie chodzi o to, że kubit jednocześnie może przyjąć wartość i 0 i 1? Inaczej, lepiej, zaraz to wytłumaczę, natomiast dobrze, najlepiej jest o tym myśleć w taki sposób, że kubit, czy stan kubitu może przechowywać pewne informacje o stanie 0 i pewne informacje o stanie 1. I zaraz powiem, czym są te informacje. Także nie martwcie się, zaraz postaram się wyjaśnić, czym dokładnie jest ta superpozycja, tak żeby dać wam dobrą intuicję, jak o tym myśleć. Natomiast jeszcze jedna istotna różnica też między komputerami klasycznymi i kwantowymi. W komputerach klasycznych stan jest ustalony, tak? Wiemy dokładnie, czy ten nasz bit to jest 0, czy jest 1. Możemy zmieniać stan tego bitu właśnie przy pomocy operacji, korzystając właśnie z bramek klasycznych, które działają zgodnie z prawami logiki matematycznej. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych, tak naprawdę to jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji, to właściwie możemy nie mieć konkretnej wartości 0 lub 1, tylko właśnie tak jak mówiłem, ten kubit
niesie pewnej, może nieść pewne informacje o zerze i pewne informacje o jedynce. I dopiero kiedy wykonamy pomiar, czyli trzeba wykonać taką fizyczną operację pomiaru, która łamie tą superpozycję i dopiero wtedy dostaniemy wynik 0 lub 1. Ale teraz kolejna ciekawostka. W przypadku komputerów klasycznych ten wynik obliczeń jest właściwie zdeterminowany, tak? Przynajmniej w takim idealnym modelu, bo mogą też się zdarzać pewne błędy z powodu właśnie też jakichś fizycznych niedoskonałości układu, który zrobimy, układu obliczeniowego. No ale gdyby wszystko działało idealnie, no to te wyniki powinny być tak naprawdę deterministyczne. Będę też o tym mówił, że właściwie w przypadku komputerów klasycznych to nie mamy właściwie takiej prawdziwej losowości, tylko są jakieś generatory liczb losowych czy pseudolosowych. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych mamy po prostu, możemy otrzymać w wyniku 0 lub 1 i ten wynik może nie być deterministyczny. Czyli mając dokładnie taki sam stan tego naszego qubitu, raz wykonamy pomiar, dostaniemy 0. Za drugim razem wykonamy pomiar, przygotowując wcześniej taki sam, dokładnie taki sam stan kwantowy, może się okazać, że otrzymamy jedynkę, więc wynik może być niedeterministyczny. No i mamy tak naprawdę pewne prawdopodobieństwa tylko otrzymania 0 lub 1, czyli te informacje o tym, te informacje w qubicie na temat stanu 0 i 1, na ich podstawie można obliczyć, jakie są prawdopodobieństwa otrzymania 0 lub 1 w wyniku pomiaru. Czyli o qubitach możecie myśleć, czy bardziej, może inaczej, o bitach możecie myśleć jak o monecie, która ma dwie strony, ale wiemy dokładnie, jest na jednej stronie na przykład orzeł lub reszka, jest 0 lub 1. Natomiast w przypadku qubitu to trochę tak, jakbyśmy tą monetę podrzucili. Dopiero kiedy zrobimy pomiar, to czyli złapiemy monetę, sprawdzimy, jaki jest wynik orzeł czy reszka, 0 lub 1. Natomiast dopóki nie zrobimy tego pomiaru, to nie wiemy. I co ciekawe, ta moneta też wcale nie musi być symetryczna i my możemy nie wiedzieć tak naprawdę, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania 0 lub 1, ale nasze bramki kwantowe mogą to prawdopodobieństwo modyfikować. Tak? Może być modyfikowane prawdopodobieństwo, czyli trochę tak jak symetryczność tej monety zmieniała się już w trakcie, kiedy ta moneta jest w ruchu właściwie. Tak? Więc to jest pewna analogia. I teraz trochę dokładniej, teraz trochę matematyki z kolei wejdzie w to wszystko jeszcze. No bo mówiłem o tym, że ten stan qubitu to jest jakaś superpozycja stanów 0 i 1. Więc mamy tutaj 0 i 1. One są oznaczone w takich, być może trochę dla niektórych osób dziwnych nawiasach, to jest tak zwana notacja Diraca. 0 lub 1 to jest, albo notacja też bracket, o tym się mówi. Akurat ta część, ten człon to nazywa się ket. I oznaczamy to w ten sposób, dlatego że to 0 i 1 to są tak naprawdę wektory w przestrzeni dwuwymiarowej, ale akurat możemy o nich myśleć jako o tak jakby to były wektory 1, 0, 0, 1. To w ogólności może to być dowolna tak zwana baza ortonormalna systemu kwantowego w tej dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta. To żeby teraz Wam nie mieszać tutaj za bardzo już jakąś troszkę wyższą matematyką, możecie myśleć o tym w ten sposób, że mamy jakąś dwuwymiarową przestrzeń, powiedzmy, czy w świecie liczb rzeczywistych to byłaby płaszczyzna i możemy sobie wziąć jakieś dwa wektory, które są do siebie prostopadłe i mają długość 1 z grubsza. Tak? I to jest nasza baza, dlatego że dowolny wektor w tej naszej przestrzeni dwuwymiarowej może być już wyrażony jako kombinacja liniowa tych dwóch wektorów bazowych. Dlatego to nazywamy bazą. Ortonormalna, bo to są wektory długości 1 i są do siebie prostopadłe. Tak? Więc możemy je utożsamiać z wektorami 1, 0, 0, 1 i oznaczamy właśnie w taki sposób, jak tutaj napisaliśmy, czyli właśnie notacja bracket, ket. Natomiast A i B to są już liczby zespolone i zaraz dla osób, które być może nie kojarzą liczb zespolonych, to trochę o liczbach zespolonych opowiem. Dla tych, którzy kojarzą, to tylko przypomnę. Większość osób kojarzyła, więc mogę powiedzieć, że są liczby zespolone, których, ale to nie mogą być dowolne liczby zespolone, tak? Bo tu mówiliśmy o tym, że ten stan qubitu to musi być jakiś wektor jednostkowy w tej przestrzeni dwuwymiarowej. Więc ponieważ to musi być wektor jednostkowy, więc teraz kwadraty modułów tych liczb zespolonych, tak? Liczby zespolone mają moduły, jak pewnie pamiętacie, to są właśnie prawdopodobieństwa otrzymania 0 lub 1 w wyniku pomiaru. Czyli suma kwadratów tych modułów musi być równa 1. Tak? Możemy otrzymać albo 0, albo 1 i to, czy otrzymamy 0, czy 1 zależy od tych liczb zespolonych A i B. No i teraz troszkę przypomnienia o liczbach zespolonych. Tak? W liczbach zespolonych
Liczby bezpolonne możemy zapisać jako a plus ib, gdzie i to jest nasza jednostka urojona, taka, że jak podniesiemy ją do kwadratu, to jest minus 1, tak? Czyli to stąd mówimy urojona, bo nie ma takiej liczby rzeczywistej, która dawałaby taką własność, ale możemy sobie przyjąć, że mamy liczbę urojoną, która ma taką własność, natomiast a i b to są liczby rzeczywiste. No i liczby zespolone możemy sobie utożsamiać też z punktami na płaszczyźnie, gdzie mamy część na płaszczyźnie rzeczywistej, tym razem mamy pewną część rzeczywistą, część urojoną i jest jakiś moduł tej naszej liczby zespolonej, to jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, więc dla każdej liczby zespolonej jest też liczba zespolona sprzężona, taka, że kiedy przemnożymy tą liczbę przez liczbę sprzężoną, to też otrzymamy kwadrat modułu na przykład, więc liczbę zespoloną, ten punkt możemy wyrazić przy pomocy dwóch właśnie liczb rzeczywistych albo przy pomocy modułu i kąta wyznaczonego przez ten wektor i jedną z osi właściwie. To jest tak przypomnienie o pewne dotyczące liczb zespolonych. To się właściwie przyda w jednym miejscu tylko na dzisiejszym wykładzie. Chciałem wam po prostu powiedzieć też, jak inaczej można myśleć o tych kubitach. Natomiast jeszcze wracając tutaj do liczb zespolonych, okazuje się, że jeśli mamy te dwie liczby zespolone, a i b, no to i one no, możemy je utożsamiać też z jakimiś punktami na tej naszej płaszczyźnie dwuwymiarowej. No i teraz okazuje się, że jeśli w przypadku tych naszych liczb a i b, to co ma znaczenie, to jest tak naprawdę ten moduł, bo to jest to prawdopodobieństwo otrzymania 0 i 1 i właściwie tylko względna faza, czyli ten względny kąt między współczynnikami tych dwóch naszych wektorów a i b, bo tylko to ma znaczenie fizyczne jakiekolwiek. Więc z punktu widzenia właśnie mechaniki kwantowej czy obliczeń kwantowych tak naprawdę nie jest ważne, jaki tutaj byłby kąt w przypadku tych liczb zespolonych, tylko jaka jest różnica pomiędzy kątami w przypadku jednej liczby zespolonej i drugiej. Więc tylko to ma znaczenie. No i okazuje się, że w związku z tym możemy te nasze liczby zespolone przemnożyć przez pewien wektor jednostkowy, który nie zmieni nam prawdopodobieństwa otrzymania 0 lub 1 w wyniku pomiaru. Nie zmieni też własności fizycznych tego układu i jeśli będzie faktycznie liczbą zespoloną, sprzężoną z A, no to tutaj otrzymamy liczbę przeskalowaną liczbą zespoloną sprzężoną, to tu otrzymamy liczbę rzeczywistą, a tu otrzymamy jakąś liczbę zespoloną. Jest pytanie teraz. Tak? Czy jakby ten kąt odpowiada ilości informacji o jedynce i o zerze? Nie do końca, nie. Dlatego, że to znaczy to, co jest istotne, to są tak naprawdę moduły przede wszystkim. Przede wszystkim moduły i różnica między kątami. Czyli same kąty, bo to są dwie liczby zespolone, tak? Dwie różne liczby zespolone, mogą być takie same. To, co jest istotne, to są ich moduły i różnica pomiędzy kątami. Czyli nawet nie same kąty, tylko różnica pomiędzy kątami. I dzięki temu możemy sobie tą naszą superpozycję, czyli ten, powiedzmy, zapis, liczba zespolona przy zerze, jakiś współczynnik plus liczba zespolona druga przy jedynce, przetransformować do trochę innego układów współrzędnych, to są tak zwany układ współrzędnych sferycznych i no wtedy przy zerze będzie stała jakaś liczba rzeczywista, ale musi być z przedziału minus 1, 1, tak? Bo suma kwadratów modułów cały czas musi być jedynką, więc tutaj kwadrat modułu tej liczby nie może być większy niż 1 w takim razie. No i jak to jest jakaś liczba rzeczywista z przedziału minus 1, no to jest kosinus jakiegoś kąta. Jeśli to jest kosinus jakiegoś kąta, to teraz z własności, że suma kwadratów modułów musi się sumować do jedynki, też możemy wyznaczyć, powiedzmy, czy trochę inaczej zapisać tą liczbę zespoloną naszą drugą. No i okazuje się, że tak naprawdę te dwie liczby zespolone jesteśmy w stanie utożsamić z dwoma kątami z określonych przedziałów. No i takie dwa kąty wyznaczają nam punkty na sferze. To jest tak zwana sfera Blocha, czyli jest odpowiedniość pomiędzy dowolnym stanem kubitu, czyli tą naszą superpozycją, a punktami na sferze Blocha, czyli o
stanach qubitów możemy myśleć jak o punktach na sferze. I to jest dla niektórych osób może być to trochę prostsze. Potem opowiem, jaki jest jeszcze trzeci sposób myślenia o stanach qubitów, ale na ten moment możemy myśleć o stanach qubitów jako o punktach na sferze. Tutaj ta cała arytmetyka liczb zespolonych była po to, żeby pokazać wam, że spróbować przynajmniej wyjaśnić, dać intuicję, dlaczego możemy myśleć właśnie o stanach qubitów też jako o punktach na sferze Blocha. No i teraz w przypadku komputerów klasycznych, gdzie stanem bitu może być 0 lub 1, no to te 0 i 1 to są punkty gdzieś na biegunach, punkty antypodyczne, tak? Na tej sferze. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych stan qubitu może być dowolnym punktem na tej sferze już. Tak? Czyli widzicie, że ten stan qubitu to nie jest jakiś, nie wiem, dowolny punkt na jakimś odcinku łączącym 0 i 1. To jest coś trochę bardziej skomplikowanego. Poprawniej jest myśleć o tym faktycznie jako o punktach na takiej sferze Blocha. No i teraz okazuje się też, że jeśli zaraz przejdziemy do bramek kwantowych, że te obliczenia kwantowe dla jednego qubitu, mówi się o nich też czasami podróż po sferze Blocha, dlatego że bramki kwantowe odpowiadają tak naprawdę obrotom tej sfery wokół pewnych osi. Możemy sobie składać tutaj obroty raz wokół osi X, wokół osi Y, o różne kąty i zawsze wykonując pewne obroty, odpowiadają po prostu bramkom kwantowym, tak? I w taki sposób możemy zmieniać stan danego qubitu. Czyli w informatyce klasycznej skaczemy sobie między zerem i jedynką po prostu. Natomiast w przypadku informatyki kwantowej mamy jakieś punkty na sferze i obracamy sobie sferę. Więc jest to trochę coś innego. No dobrze, no to teraz trochę o tych bramkach kwantowych. Jest kilka ważnych przykładów. Jest tak zwana bramka Hadamarda, która stan 0, czyli ten punkt na biegunie sfery Blocha, zamienia na superpozycję stanów 0 i 1. Także tu 0 i 1 otrzymamy z prawdopodobieństwem takim samym. Jedna druga w wyniku pomiaru, gdybyśmy ten pomiar zrobili. Zaraz pokażę, jakiemu obrotowi sfery to odpowiada. Jest bramka Pauliego X, to jest taka kwantowa negacja. 0 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 0. To możecie sobie wyobrazić, że to obrót o 180 stopni na przykład wokół osi X akurat w tym przypadku. Jest bramka Pauliego Y, bramka Pauliego Z, one też tak się nazywają, dlatego że odpowiadają właśnie obrotom o 180 stopni wokół odpowiednio osi X, Y, Z w tej sferze Blocha. Możemy też robić obroty o inne kąty, niekoniecznie 180 stopni. Możemy mieć parametryzowane bramki. I to też się wykorzystuje przede wszystkim w tej chwili w tak zwanym kwantowym uczeniu maszynowym. Jest kilka algorytmów bardzo ciekawych, które stosuje się też do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, gdzie faktycznie takie parametryzowane bramki kwantowe są stosowane. No i tu wszędzie przy tych bramkach kwantowych podałem, na co dokładnie przechodzą te nasze stany 0, 1, czyli te nasze wektory bazowe. W przypadku takich operacji przekształceń liniowych, a wszystkie bramki kwantowe, wszystkie te nasze obroty są pewnymi przekształceniami liniowymi w tej przestrzeni dwuwymiarowej, wystarczy podać informację o tym, na co przechodzą te wektory bazowe. Czyli jak wiemy, na co przejdzie 0 i na co przejdzie 1, to już my o tym przekształceniu wiemy wszystko, bo każdy wektor w tej naszej przestrzeni dwuwymiarowej, ponieważ to była baza, był jakąś kombinacją liniową 0 lub 1, więc wiedząc o tym, przekształcenie liniowe też jesteśmy w stanie sobie odpowiednio zdefiniować i wyobrazić. To są bramki, przykłady bramek działających właśnie na jeden qubit, natomiast warto wiedzieć, że są też bramki działające na dwa qubity i więcej. Jest na przykład bramka SINOT. Bramka SINOT jest bardzo ciekawa, ona działa na dwa qubity. Jeden z qubitów jest kontrolerem dla operacji NOT, czyli tej bramki Pauliego X na drugim qubicie. Za moment będę o tym opowiadał. I to, co jest istotne jeszcze, to, że właśnie dowolny obwód kwantowy, czyli możemy mieć tutaj tak naprawdę bardzo dużo różnych bramek, które działają na więcej niż jeden qubit, na dwa qubity, na cztery qubity. I dowolny obwód kwantowy można symulować z dowolnym stopniem dokładności za pomocą kombinacji tych bramek SINOT i pojedynczych rotacji qubitów. Więc nawet jakbyśmy mieli jakieś bardziej skomplikowane bramki, to i tak wszystko można sprowadzić do właśnie tych podstawowych bramek obrotu i bramki SINOT. No to teraz trochę więcej jeszcze o bramce Hadamarda i tutaj pojawia się trzeci sposób myślenia o qubitach i o bramkach kwantowych. Czyli pierwszy sposób to była ta nasza algebra, tutaj liczb zespolonych. Drugi sposób to punkty na sferze, obroty sfery. No i jeszcze trzeci sposób, no to jest wektory i przestrzenie liniowe.
Każda taka bramka, każda bramka kwantowa jest pewnym przekształceniem liniowym, też niedowolny. To muszą być operacje tak zwane unitarne i te operacje mają swoje macierze. Tak? I wspomnieliśmy o tym, że 0 i 1 to są też nasze jakieś wektory w tej przestrzeni dwuwymiarowej. 0 to możemy utożsamiać z wektorem 1, 0, 1, na przykład 0, 1. Więc mając macierz przekształcenia, my możemy tą macierz przemnożyć przez nasz wektor i otrzymamy wynik, czyli będziemy wiedzieć, na co dokładnie, na jaki wektor w tej naszej przestrzeni przeszedł wektor na przykład bazowy, tak? Wektor 0. I wtedy wykonując odpowiednie mnożenie dowiemy się na przykład, jak działa bramka Hadamarda, dla której mamy taką macierz. To jest właśnie tak zwana macierz Hadamarda. To jest jej oznaczenie w obwodach kwantowych. Za moment będę też pokazywał obwody kwantowe. No i ta bramka Hadamarda reprezentuje rotację o 180 stopni wokół osi X plus Z na tej sferze Blocha. Alternatywnie najpierw robimy obrót o 90 stopni wokół osi Y, a potem o 180 stopni wokół osi Z. Tak, tu dla przypomnienia mamy tą sferę Blocha. No dobrze, jest bramka Pauliego X. Tutaj mamy jej macierz, to jest ten kwantowy odpowiednik klasycznej bramki NOT i to jest, odpowiada na rotacji o 180 stopni wokół osi X. Może być parametryzowana bramka kwantowa, tak? Czyli może być jakiś parametr φ, to jest jakiś kąt obrotu w tym przypadku. No i dla takiej parametryzowanej bramki też mamy macierz przekształcenia, więc też jesteśmy w stanie policzyć, tak, na jakie tutaj punkty, na jakie stany będą przechodziły te nasze wektory czy stany bazowe. Może to wyglądać dosyć skomplikowanie, ale to zaraz postaram się pokazać pewien ciekawy przykład. Tylko najpierw jeszcze też opowiem o bramce CNOT. W tym przypadku to bramka CNOT, tak jak mówiłem, ona działa na dwa kubity i wykonuje operację NOT na drugim kubicie, tylko wtedy, gdy pierwszy kubit jest równy 1. A w przeciwnym razie nie zmienia drugiego kubitu, więc w szczególności jeśli mielibyśmy kubit, który jest w superpozycji, więc tylko z pewnym prawdopodobieństwem mielibyśmy 0 lub 1, to ta operacja NOT również byłaby wykonana tylko z pewnym prawdopodobieństwem. I ponieważ ta bramka CNOT działa na dwa kubity, w tym przypadku to już musi być macierz czterowymiarowa, bo już teraz te dwa kubity, czy ta baza dla nich, to już odpowiadałaby nie wektorom w przestrzeni dwuwymiarowej, tylko wektorom bazowym w przestrzeni czterowymiarowej. No i ogólnie, jeśli mielibyśmy bramki działające na n kubitów, to musielibyśmy mieć tutaj macierze 2 do n wymiarowej. O macierzach pewnie mogliście nie słyszeć, tak? Czy ktoś słyszał o macierzach, o operacjach na macierzach? Kilka osób, więc nie wszyscy trochę. To już raczej jest coś, co się pojawia na algebrze liniowej na studiach. Więc o tym nie będziemy dużo mówić, ale warto wiedzieć o tym, dlatego że w pracach naukowych dotyczących informatyki kwantowej najczęściej właśnie takie operacje, czyli najczęściej operuje się już na tej reprezentacji macierzowej i na przestrzeniach liniowych. To jest, wydaje mi się, najpopularniejsza reprezentacja. Najłatwiej po prostu o tym myśleć, w szczególności w takich przestrzeniach wielowymiarowych. No bo tu, kiedy działamy już na dwa kubity, no to już dużo trudniej jest sobie wyobrazić dwie na przykład sfery Blocha, w których gdzieś wykonywane byłyby obroty, tak? I tu jeden obrót zależy od tego, co robimy na, czy jaki jest stan na drugiej sferze na przykład. Ale dzięki temu, że mamy taką bramkę CNOT, która w pewnym sensie jeden kubit uzależnia od drugiego, możemy tworzyć tak zwany stan splątany, tak? Czyli faktycznie stan, w którym wartość jednego kubitu może być zdeterminowana przez wartość drugiego kubitu. Natomiast przechodząc dalej właśnie do już takich obwodów, w których możemy mieć więcej tych kubitów, na przykład n kubitów, możemy zauważyć już taką prawdziwą przewagę informatyki kwantowej nad informatyką klasyczną. W przypadku n kubitów możemy potencjalnie mieć superpozycję wszystkich możliwych 2 do n, n-bitowych liczb. I możemy mieć po prostu różne prawdopodobieństwa otrzymania każdej z tych 2 do n tej n-bitowych liczb w wyniku pomiaru i w wyniku naszych operacji, w wyniku zastosowania pewnych bramek kwantowych możemy modyfikować te prawdopodobieństwa. I tu pojawia się właśnie prawdziwa przewaga informatyki kwantowej. Tu jest przykład obwodu kwantowego, w którym mamy 8 kubitów, czy bardziej 8 rejestrów kwantowych,
które są na początku zainicjowane jako zera. Mamy też 8 rejestrów klasycznych, na których będziemy przechowywać wyniki. Tu te kubity na początku są w stanie 0. Mamy tutaj kubit, tą negację, bramkę Pauliego X. Tak? To wiemy, że ta bramka 0 nam zamieni na 1. Tak? Czyli mamy tutaj 3 kubity, Q3, Q5, Q7. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj mamy Q3, Q5, Q7. W przypadku których nie ma żadnej operacji, tak? Nie mamy tutaj żadnej bramki kwantowej, więc kiedy na końcu zrobimy pomiar, to otrzymamy w wyniku zawsze 0, z prawdopodobieństwem 1, bo na początku było 0. W przypadku kubitu 6 na początku było 0, zastosowaliśmy tą kwantową negację, bramkę Pauliego X, więc w wyniku pomiaru z prawdopodobieństwem 1 otrzymamy 1. I najciekawsza sytuacja jest teraz w przypadku kubitów 0, 1, 2 i 4, dlatego że w przypadku kubitu 4 mamy bramkę Hadamarda, czyli dla przypomnienia stan 0 przejdzie w superpozycję stanów 0 i 1, czyli w taki stan, że jeśli teraz byśmy zrobili pomiar, to z prawdopodobieństwem 1, 2 otrzymalibyśmy 0 i z prawdopodobieństwem 1, 2 otrzymalibyśmy 1. Ale teraz ten kubit 4 zaczyna być kubitem kontrolnym dla kubitów 0, 1 i 2, czyli stan kubitu 4 zaczyna determinować stany kubitów 0, 1, 2. No ale ten stan kubitu 4 już jest niedeterministyczny. Więc zaczyna się tutaj ciekawa zabawa. Bo teraz potem, tu właśnie mamy te 3 bramki synod, tak, działające na 2 kubity, splątające kubit 4 z kubitami 0, 1, 2. No i potem jeszcze dla kubicie 4 mamy jeszcze zastosowaną raz tą kwantową negację. No i jaki teraz będzie wynik? Wiemy, że tutaj mieliśmy bramkę Hadamarda, no i potem jeszcze na koniec negacja, więc z prawdopodobieństwem 1, 2 otrzymamy na kubicie 4 0, z prawdopodobieństwem 1, 2 otrzymamy 1. Ale ponieważ teraz tutaj mieliśmy negację i tu mieliśmy bramki synod, które determinują nam stan kubitów 0, 1, 2, jeśli w wyniku pomiaru na kubicie 4 otrzymamy 1, to zawsze z prawdopodobieństwem 1 dla kubitów 0, 1 i 2 otrzymamy w wyniku 0. Jeśli dla kubitu 4 w wyniku pomiaru otrzymalibyśmy 0, to zawsze z prawdopodobieństwem 1 mielibyśmy na kubitach 0, 1, 2 w wyniku pomiaru 1. Tyle tylko, że wynik dla kubitu 4 jest niedeterministyczny. Z prawdopodobieństwem 1, 2 możemy otrzymać 0, a z prawdopodobieństwem 1, 2 otrzymamy 1. Ale gdy już wiemy, czy tu jest 0, czy jest 1, to wtedy stany, czy wyniki dla kubitu 0 i 1, 2 są już zdeterminowane. Więc jeśli teraz taki układ uruchomilibyśmy 100 razy czy 1000 razy, to zaobserwowalibyśmy, że mniej więcej w połowie przypadków otrzymalibyśmy wynik tutaj idąc od dołu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 albo mniej więcej tyle samo razy 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. To byłyby tylko dwa możliwe wyniki, które byśmy otrzymali. Tak się złożyło, że te dwie 8-bitowe liczby odpowiadają reprezentacji w kodzie ASCII dużym literą, wielkim literą P i G, czyli moim inicjałom. Więc mogę powiedzieć, że w tym układzie kwantowym zakodowałem sobie swoje inicjały. Więc teraz widzicie kolejną ciekawostkę, kolejną przewagę komputerów kwantowych nad klasycznymi. W komputerach klasycznych, gdy mamy n bitów, możemy przetwarzać w danej chwili tylko jedną n-bitową liczbę. W przypadku komputerów kwantowych, mając n kubitów, możemy przetwarzać jednocześnie wszystkie możliwe 2 do n tej n-bitowych liczb. Tu na tym przykładzie pokazałem akurat dwie, jak przetwarzać jednocześnie dwie 8-bitowe liczby, ale potencjalnie to mogłoby być nawet 2 do 8, tak? Czyli 256 wszystkie możliwe 8-bitowe liczby. No i kolejna różnica, o której mówiłem, w przypadku komputerów klasycznych wyniki są deterministyczne, losowość to tak naprawdę pseudolosowość. W przypadku komputerów kwantowych możemy mieć idealną losowość i łatwo próbkować z rozkładów prawdopodobieństwa, które są trudne dla komputerów klasycznych. Jest taki rozkład Boltzmana na przykład stosowany w sztucznej inteligencji, w uczeniu maszynowym. On jest uznawany za trudny dla komputerów klasycznych, a łatwy dla komputerów kwantowych. No i teraz trochę o algorytmach i zastosowaniach. Mam nadzieję, że damy radę tu dojść do końca z tym wszystkim. Zastosowania. Łamanie szyfrów, współczesnych szyfrów, to zaraz za moment o tym opowiem trochę więcej. Rozwiązywanie problemów optymalizacji kombinatorycznej, co ma dużo zastosowań w sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, w transporcie, logistyce. Losowanie z trudnych rozkładów, mówiłem o tym rozkładzie Boltzmana. Symulowanie procesów kwantowych. Tak, to jest zupełnie naturalne dla komputerów kwantowych, aby przeprowadzać symulacje w takiej skali kwantowej, co może się przydać do odkrywania nowych materiałów,
tworzenia nowych leków. Teraz niedawno mieliśmy pandemię i też były jakieś badania naukowe dotyczące tego, czy tu komputery kwantowe, czy jak na komputerach kwantowych można byłoby zaprojektować jakieś nowe leki, na przykład właśnie na COVID-19. Jeszcze komputery kwantowe nie są na takim etapie, żeby dało się to zrobić, ale w przyszłości kto wie. Trochę powiem więcej o tym łamaniu współczesnych szyfrów, ponieważ jak być może wiecie, wiele ze współcześnie stosowanych szyfrów, bardzo popularnych, bazuje na takim założeniu, że trudno jest rozkładać na czynniki pierwsze duże liczby. Czyli jak mamy jakąś dużą liczbę, inaczej, jeżeli mamy jakieś dwie n-cyfrowe czy n-bitowe liczby, potrafimy je przemnożyć szybko. Co ciekawe, nie tak dawno został opublikowany najszybszy znany algorytm, który ma złożoność obliczeniową n log n, czyli jeśli mamy dwie n-cyfrowe liczby, no to potrzeba z grubsza n log n operacji, żeby je przemnożyć przez siebie. To jest ciekawostka. Ale kiedy mamy n-cyfrową liczbę i chcemy ją rozłożyć teraz na czynniki pierwsze, to okazuje się, że jest to trudne, ponieważ nie opublikowano dotychczas żadnego algorytmu, który byłby w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze dowolną liczbę w czasie tak zwanym wielomianowym, w którym liczbę operacji, które trzeba było wykonać, da się ograniczyć z góry przez jakiś wielomian zależny od tej liczby bitów, tak? Czy liczby cyfr w danej liczbie. Ale co ciekawe, nie udowodniono ani istnienia, ani nieistnienia takiego szybkiego algorytmu. Powszechnie uważa się, że taki algorytm nie istnieje, no ale nie zostało to udowodnione. Dla osób, które są ciekawe, to jest złożoność obliczeniowa najszybszego opublikowanego algorytmu, który jest w stanie to robić, General Number Field Sieve, więc z grubsza widać, że to jest złożoność wykładnicza, a nie wielomianowa. Czyli nie potrafimy tego robić szybko na komputerze klasycznym, ale wiemy już od ponad 20 lat, jak robić to szybko na komputerach kwantowych. Jest coś takiego jak algorytm Shora, tu jest jego złożoność obliczeniowa, czyli jest n kwadrat, logarytm z n, logarytm z logarytmu z n, czyli widać, że da się to ograniczyć przez wielomian od n, czyli dużo szybciej niż dla dużych n oczywiście, to jest znacznie mniej operacji do wykonania, znacznie krótszy czas niż ta funkcja wykładnicza od n, tak, którą tam widzieliśmy na poprzednim slajdzie. No i to jest tak naprawdę program czy algorytm hybrydowy, o którym też można byłoby opowiadać przez półtorej godziny wykładu pewnie. Jest część klasyczna, jest podprogram kwantowy odpowiedzialny za znajdowanie okresu w długim ciągu przy pomocy odwrotnej czy kwantowej odwrotnej transformaty Fouriera. To jest ten fragment, w którym dzieje się magia i gdzie jest cała przewaga tutaj też komputera kwantowego. Ostatnie zastosowanie, o którym powiem, to jest rozwiązywanie problemów optymalizacji kombinatorycznej. To może najpierw powiem, czym są w ogóle problemy optymalizacji kombinatorycznej jeszcze. W tych problemach poszukujemy najlepszego rozwiązania spośród skończenia wielu możliwości. Na przykład możemy zapytać, jaka jest najefektywniejsza trasa, którą komiwojażer powinien przebyć, aby odwiedzić każde miasto. No i to są tego typu problemy, ale teraz też warto zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wiele problemów obliczeniowych jesteśmy w stanie sprowadzić do problemów optymalizacyjnych. Nawet taki problem jak dodawanie dwóch liczb, tak? Możemy zdefiniować sobie funkcję moduł z x minus a minus b i teraz zapytać, gdzie ta funkcja przyjmuje minimum, tak? I to minimum, no to jest akurat w tym przypadku wynikiem dodawania. Może akurat dałoby się zrobić jakiś komputer, w którym byłoby łatwiej rozwiązywać problemy optymalizacyjne niż dodawać do siebie dwie liczby. Może jest jakiś taki komputer. No i teraz zaraz zobaczymy, że komputery kwantowe nie są od tego odległe. Czy właściwie w pewnym sensie potrafią coś takiego robić. No, natomiast teraz jeszcze jedna ciekawostka jest, czy to co warto wiedzieć też, to że w przypadku komputerów klasycznych tak naprawdę wszystkie operacje i tak wykonujemy na bitach, czyli wszystkie problemy optymalizacyjne i tak się sprowadzają właśnie do tej optymalizacji kombinatorycznej, gdzie szukamy jakiegoś najlepszego rozwiązania ze skończeniem wielu możliwości. No dobrze, i okazuje się, że fizyka może pomóc w rozwiązaniu tego rodzaju problemów, ponieważ możemy je sformułować jako problemy minimalizacji energii, a fundamentalną zasadą fizyki jest to, że wszystko dąży do osiągnięcia minimalnego stanu energetycznego, czyli na przykład przedmioty spadają ze wzgórz, gorące rzeczy z czasem ochładzają się i to zachowanie jest też prawdziwe w świecie właśnie fizyki kwantowej. Jest coś takiego jak adiabatyczny komputer kwantowy, już powoli będę zbiegał do końca, postaram się opowiedzieć o tym w skrócie i jeszcze o paru rzeczach już tak szybko, troszkę się nie wyrobiliśmy.
Jest adiabatyczny komputer kwantowy. Trzeba zacząć od tego, czym jest proces adiabatyczny. To jest taki proces termodynamiczny, w którym nie ma wymiany ciepła, a transfer energii odbywa się wyłącznie poprzez pracę. No i teraz możemy kwantowo wykonywać obliczenia też trochę inaczej. Możemy sobie zbudować pewien układ kwantowy, który ma prosty, ten tak zwany Hamiltonian. To wspomniałem, że o Hamiltonianie możecie myśleć jako o funkcji, która dla danego stanu układu kwantowego zwraca energię tego stanu, tak? Czyli przyjmujemy, że ta funkcja jest jakaś łatwa, potrafimy w szczególności znaleźć jej minimum, no i jest łatwy do przygotowania tak zwany stan podstawowy, czyli stan, w którym ten układ ma właśnie minimalną energię. To może być na przykład superpozycja wszystkich możliwych stanów. No i teraz możemy w adiabatyczny sposób, czyli zgodnie z tym procesem adiabatycznym, przeprowadzać ewolucję tego prostego Hamiltonianu do postaci jakiegoś docelowego Hamiltonianu, czyli jakiejś innej funkcji odpowiadającej Hamiltonianowi jakiegoś innego układu kwantowego, który to Hamiltonian, która to funkcja powinna już odpowiadać naszemu problemowi optymalizacyjnemu, który chcemy rozwiązać. No i jeśli robimy to rzeczywiście adiabatycznie, to teoretycznie ten nasz układ powinien pozostać w stanie podstawowym, w stanie, w którym jest minimalna energia. Tą ewolucję adiabatyczną można robić zmieniając natężenie pola magnetycznego i to wszystko też można robić, czy to zapewniamy, że zostajemy w globalnym minimum naszego układu, korzystając z takiego zjawiska kwantowego tunelowania, które też nie występuje w świecie klasycznym. To znaczy, zmieniając jakby wykres tej funkcji, możemy zapewnić, że cały czas nasz układ pozostanie w minimum globalnym na przykład, tak? Czyli gdzieś tu nastąpi przeskok. Coś, co w świecie klasycznym praktycznie nie występuje po prostu. Natomiast w świecie kwantowym istnieje coś takiego jak kwantowe tunelowanie i z tego zjawiska się korzysta. Natomiast to, co jest jeszcze istotne już tak zupełnie tutaj na koniec, to to, że możemy skorzystać z tego, że inaczej. Żeby rozwiązywać w ten sposób problemy optymalizacyjne na komputerach kwantowych, musielibyśmy te problemy optymalizacyjne zdefiniować jako tak zwane sformułowania QBO, to jest Quadratic Unconstrained Binary Optimization, czyli mamy pewną funkcję potencjalnie wielu zmiennych binarnych z pewnymi parametrami. No i ta funkcja, teraz pytanie jest, jakie jest minimum tej funkcji, czyli szukamy takich wartości zmiennych binarnych, żeby tutaj mieć minimum. No i okazuje się, że ta funkcja jest bardzo podobna do czegoś, co się nazywa tutaj Hamiltonianem tak zwanego modelu Isinga w mechanice statystycznej, w którym te spiny, te zmienne z kolei odpowiadają, czy zmienne binarne też odpowiadają spinom atomowym, akurat o wartościach plus 1, minus 1, jeśli chcemy, żeby to były jakieś wartości energii. Z kolei te parametry odpowiadają związkom między spinami, reprezentują jakieś sprzężenia, korelacje lub antykorelacje i taki układ, czy taka funkcja, ona odpowiada faktycznie temu Hamiltonianowi jakiegoś układu ferromagnetycznego. I w takim razie, jeśli nasz problem obliczeniowy bylibyśmy w stanie sprowadzić do postaci właśnie optymalizacji, minimalizacji takiej funkcji, to tą funkcję, więc nasz problem obliczeniowy jesteśmy w stanie sobie zakodować w pewnym układzie kwantowym. I to wszystko chyba, o czym zdążyłem opowiedzieć. Mam jeszcze trochę slajdów, ale to jeszcze czas dla Was na pytanie, jeśli jakieś są. Jeśli nie będzie pytań, nie wiem, czy tu będzie jakiś moment, kolejny wykład, ale w razie czego jeszcze w kuluarach mogę trochę opowiedzieć.